Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do pierwszych wrażeń Samsunga Galaxy A7 2016 i muszę Wam powiedzieć, że pod kilkoma względami jest to naprawdę bardzo, bardzo okej. Przejdźmy sobie na początku do tyłu. Jak widzicie, odciski palców widać, specjalnie urządzenie nie czyściłem. Natomiast jeżeli myślicie, że to jest mało estetyczne, to dla porównania mam tutaj S6 Edge Plusa, gdzie mamy totalne lustro i tutaj rzeczywiście z tego telefonu można ściągnąć odciski palców bez problemu. Natomiast na A7C wygląda to zdecydowanie lepiej. No, myślę, że różnica jest dość istotna i dość znacząca, więc naprawdę dużo lepiej to wygląda w przypadku A7 i to jest fajne. To nie jest może takie szkło dymione jak na przykład w Z5, natomiast ta faktura pod spodem faktycznie jest troszkę inna i dzięki temu no, lepiej się to finalnie prezentuje. Okej, nie jestem za bardzo przekonany do jednej rzeczy, że mamy dwukolorowy telefon. No, mamy czarny z przodu, złoty z tyłu, złota ramka. Okej, to jest fajne, że ta ramka jest jakby w kolorze złotym, bo to rzeczywiście wygląda również bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast no nie jestem jakoś specjalnie przekonany do tego przodu, że to jest czarne. No nie wiem, jednym może się podobać, drugim nie. Natomiast no, na mnie jakiegoś tam super wrażenia to natomiast nie robi. Natomiast samo urządzenie, ja jestem mega zadowolony, bo jest naprawdę cienkie, fajnie się trzyma w dłoni, nie widzę jakiegoś tutaj wielkiego dyskomfortu, więc jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Słuchajcie, zacznijmy sobie może od tych rzeczy, które są no znane, powinny być Wam przynajmniej znane. Oczywiście tu możemy sobie, no dalej, tu możemy sobie briefing włączyć, jeżeli chcecie, motywy są. Motywy mam wrażenie, że troszkę dłużej się gdzieś tam zastosowują. Ten mi się spodobał ostatnio, jest całkiem przyjemny, Simple Black. Trochę mam wrażenie, że one się dłużej zastosowują niż na przykład na S6 Edge Plusie. Natomiast nie wiem, może to jest tylko takie jakieś moje wrażenie. Nie ma również tutaj problemu, jeżeli chodzi o skaner odcisków palców, to również działa bardzo ok, musimy oczywiście dotknąć, działa płynnie jak w innych Samsungach, więc zmian większych nie widzę. Oczywiście aparat 13 megapikseli, tak samo to wygląda jak w A3, w A5. No z jednej strony ok, no rozumiem, cała rodzina A ma te same aparaty, nie wyróżniamy żadnego modelu, natomiast podejrzewam, że ten będzie sporo droższy i jeżeli by kiedyś trafił do Polski, a jeżeli nie, to gdzieś tam widziałem, że ktoś mi dawał znać, że w Anglii można go spokojnie kupić, więc myślałem, że może ten aparat byłby lepszy, natomiast te fotki, które gdzieś tam robiłem, to wyglądają całkiem w porządku. Jakoś bym specjalnie się nie doszukiwał tutaj tego, że ten aparat nie jest najlepszy. Jest naprawdę bardzo dobry, fajnie, że on jest troszkę bardziej schowany, jak widzicie, tak samo jak w całej serii A, to prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Kolejna rzecz, która jest, no myślę, że dla Was bardzo ciekawa. Po pierwsze, na pewno zużycie pamięci RAM jest jakieś takie, wydaje mi się, że trochę lepsze. 850 MB wolnych tutaj mamy, no mniej więcej tyle. Czy możemy to ściemnić trochę? Tak, ale trochę nam tutaj myszkuje, że tak powiem. Więc to zużycie jest troszkę lepsze, natomiast powiem Wam, że bateria. Nie chcę Wam pokazywać chwili obecnej wyników, ale powiem Wam, że to jest naprawdę na pewno lepiej niż w całej serii A, jeżeli chodzi o urządzenia. Na pewno jest lepiej niż w S6 Edge'u. Nie wiem, czy nie jest lepiej nawet niż w S6 Edge Plusie, więc no tutaj no, to może być jeden z takich killer feature'ów, jeżeli chodzi o to urządzenie. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to jest urządzenie dual simowe, zresztą tak jak widzicie mamy tu włożoną jedną kartę. Natomiast to co jest fajne, nie wiem, nie zapomniałem sprawdzić, nie pamiętam jak to było w przypadku A3, A5, ale wydaje mi się, że tak samo i tu jest chyba ten sam bajer. Bo na przykład jeżeli w S6 Edge Plusie wyjmę kartę nano SIM, no to muszę zrestartować urządzenie, no nie wiem, no jakaś taka choroba dziwna. Natomiast tutaj jest o tyle fajnie, że po prostu wpisuję PIN jak w innych telefonach i wszystko działa. Nie wymagamy restartu, jeżeli chodzi o to urządzenie w momencie włożenia sobie nowej karty, więc to jest jak najbardziej w porządku. Reszta rzeczy jest jak najbardziej standardowo. Ktoś mnie pytał już, więc od razu odpowiadam, nie ma tutaj dalej, no nie ma tej funkcji, o której chciałem powiedzieć, a mianowicie nie ma tutaj screen mirroringu. Tak, o to mi dokładnie chodziło. Niestety nie ma tego. Oczywiście to możemy sobie tutaj komponować. Nie ma screen mirroringu, nie wiem dlaczego, ale niestety no nie pojawił się. Jak widzicie, podświetlenie jest takie białe. Nie wiem, dziwne, no bo w przypadku S6 Edge Plusa jest mimo wszystko, jak widzicie, jest złote, więc inaczej to tutaj wygląda w tym i w tym
wypadku. No takie trochę pomieszanie z poplątaniem, ale urządzenie jest naprawdę mega fajne, bardzo szkoda, że niestety nie pojawi się u nas w kraju. No dajcie znać, co byście chcieli jeszcze wiedzieć przed recenzją, ja oczywiście wszystko przetestuję. Testy syntetyczne już chyba częściowo gdzieś tam robiłem, nie do końca, w gry trochę pograłem, no wygląda to naprawdę bardzo dobrze, ale oczywiście po więcej szczegółów zapraszam do recenzji, która pojawi się niedługo. No i postaram się uwzględnić wszystkie wasze pytania, które zamieścicie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości odnośnie tego urządzenia, dajcie znać. Chętnie wam wszystko tutaj wytłumaczę. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.